Cześć, mam na imię Julia i witam Was na kanale Książkomaniaczka. Przychodzę dzisiaj do Was z nowym reading vlogiem. W jego trakcie będę czytać trzy książki. Pierwszą z nich jest Utkane Królestwo Tahereh Mafi. Książka, którą dostałam na moje ostatnie urodziny już rok temu. I do tej pory nie mogłam się za nią zabrać. Więc stwierdziłam, że w końcu należy ją przeczytać, bo czytałam już kilka książek tej autorki. Głównie to były obyczajówki i generalnie jedna fantastyka. A za to się jakoś nie mogę zabrać, więc stwierdziłam, że chyba w końcu to jest ten czas, kiedy tę książkę przeczytam. Druga część serii o Robercie Langdonie, Dana Browna, czyli kot Leonarda da Vinci. Bardzo mi się gdzieś ta seria podoba. I tak naprawdę chcę poczuć mnóstwo emocji i takiego napięcia, które są w książkach tego autora, bo jest to thriller właśnie z takim elementem rozwiązywania tajemnicy, zagadek. I po prostu mam nadzieję, że ogromnie mi się on spodoba. I ostatnia książka to Cztery Muzy Sophie Haydock. Książka z serii butikowej, która też już bardzo długo leży u mnie na półce. Ja jeszcze do końca nie wiem, o czym ona jest, oprócz tego, że opowiada historię czterech kobiet przedstawionych tutaj na okładce. I będę się w nią wgłębiać. Mam też oczywiście ogromną nadzieję, że ona mi się spodoba, bo nie ukrywam, że te książki z serii butikowej mają dla mnie taką mieszaną poziom i no większość raczej mnie zawiodła, aniżeli mi się podobała. Także mam nadzieję, że z tą będzie inaczej, nastąpi jakieś przełamanie w tej serii. I to wszystko, co mam dla Was na teraz. Widzimy się później. Do zobaczenia! Witam Was w pierwszym czytelniczym update'cie tego vloga. Zacznę od książki Dana Browna, Kod Leonarda da Vinci. Mamy tutaj dalszą historię przygód Roberta Langdona, znanego profesora akademickiego na bodajże Harvardzie, który jest w Paryżu, wygłasza tam taki gościnny wykład i w środku nocy zostaje wyciągnięty do sprawy zabójstwa kustosza Luwru, Jacques'a Sauniera, który poprosił, żeby znaleziono właśnie Roberta, i inspektor Fouché, który prowadzi, czy Fouché chyba, który prowadzi tę sprawę, jest przekonany, że Saunier wskazał Roberta Langdona jako swego mordercę. A to nie do końca tak generalnie wygląda, bo Saunier ukrywał, poza tym, że był w kustoszu Luwru, ukrywał jakby takie swoje drugie życie, gdyż profesor Langdon podejrzewa, że był on członkiem takiego tajnego bractwa zakonu Syjonu. Tak się mniej więcej zaczyna ta fabuła i oczywiście próbujemy odkryć wraz z Robertem Langdonem i Sophie Nouveau taką pracownicą, agentką kryptograficzną, a przy okazji wnuczką Jacques'a, co tak naprawdę się stało i co dziadek w swoim takim ostatnim przesłaniu przed śmiercią chciał jej przekazać. Bardzo to jest ciekawe i takie mocno wciągające, jak już się faktycznie gdzieś
przedrzemy przez te kilkanaście pierwszych stron, to, to ta książka faktycznie pochłania bardzo mocno uwagę. Ja jestem tutaj, nie wiem czy powiedziałam, na 202 stronie. Następna książka to Utkane Królestwa Tahereh Mafi. Leżała też już u mnie bardzo długo na półce. Tutaj jestem na stronie 203. Opowiada ta pozycja historię Alizeh, która jest taką służącą pomywaczką w bogatym domu spokrewnionym z rodziną królewską. A sama Alizeh jest no, taką dziedziczką starodawnej rasy, która po prostu generalnie wymarła i ona musi się ukrywać, no bo wszyscy na nią gdzieś tam polują, a jednocześnie mamy perspektywę Kamrana, następcy tronu Aduni, czyli tego królestwa, w którym oni mieszkają. I Kamran zdaje sobie sprawę, że jego dziadkowi przepowiedziano, że właśnie taka starodawna dziedziczka dawnej rasy strąci go, czy tam wywoła chaos w Imperium. No i okazuje się, że to właśnie nią jest Alizeh. I Kamran próbuje nie dopuścić do tego, żeby... No cóż, żeby Alizeh zabito generalnie, bo oczywiście król od razu chce, jego dziadek chce ją od razu zlikwidować. I tak się gdzieś ich losy pewnie będą przeplatać, splatać. Ja jeszcze nie wiem do końca, w jaką stronę ta historia pójdzie, mimo że już jestem blisko połowy, bo tak jak mówiłam, jestem na 203 stronie. Natomiast bardzo mi się podoba ta książka. Jakoś tak ostatnio miałam, powiem, że lekki zastój czytelniczy, ale tak nie miałam jakoś chęci do czytania. A ta książka mnie tak pochłonęła, że tak naprawdę dzięki temu, że przeczytałam jej tak dużo, mogłam się zabrać za Ikot Leonardo da Vinci i jeszcze trzecią książkę, o której też zaraz Wam opowiem. Także dla mnie po prostu była świetna na przełamanie jakiejś takiej niechęci czytelniczej, a przy tym wiem, że jest to seria, więc na pewno będę czytać kolejne tomy, bo jak na razie bardzo mi się podoba. I ostatnia książka, Cztery Muzy, Sophie Haydock. Historia, no właśnie, czterech mus, czyli Adele, Gertrude, Wally i Edith, które są takimi właśnie natchnieniami, muzami znanego z czasem malarza Egona Schiele, który jest jakby tak uważany za takiego następcę Gustawa Klimta. Bo tutaj historia dzieje się pod koniec XIX wieku, na początku XX. I każda z tych czterech kobiet spotkała Egona w pewnym momencie swojego życia, jakby tworzą całość jego historii. I z tego, co rozumiem, to jakby każda z tych kobiet ma jakby taką swoją osobną część. Ta książka jest po prostu podzielona na takie cztery części, każda z perspektywy, no właśnie jednej z nich. Zaczynamy od Adelii, ja już jestem na historii Gertrude w jej trakcie. Tutaj jestem na 204 stronie. I generalnie czyta się to płynnie, przyjemnie. Ja nie odczuwam tej jakiejś większej fascynacji czy tam emocji, no bo to jest po prostu historia życia tych kobiet. Natomiast bardzo przyjemna książka, pewnie bardzo szybko ją gdzieś tam przeczytam, ale nie wiem, czy długo gdzieś będzie ze mną, gdzieś tak w myślach i gdzieś tam ze mną zostanie. W ogóle jakoś te książki z serii butikowej bardzo szybko zapominam i generalnie po prostu nie są ze mną na długo. Nie wiem, z czego to wynika. Może dlatego, że to takie bardziej już czasami albo klasyki, znaczy może klasyki, po prostu pisane wcześniej, nie takie współczesne i gdzieś
Gdzieś mnie to tak nie rusza, jak te obecne trendy w książkach. No w każdym razie, to czytam i odezwę się też do Was już później, jak będę wiedzieć, co dalej się dzieje w tych książkach. Do zobaczenia. Cześć, przychodzę do Was z kolejnym update'em czytelniczym tego vloga. Jestem na 405 stronie Kodu Leonarda da Vinci, Dana Browna. I muszę przyznać, że coraz mocniej ta akcja się rozpędza. Jest coraz więcej napięcia, takiej akcji. Bardzo dużo odczułam emocji przy czytaniu tej lektury. Nie ukrywam, że jakby podążanie za zagadkami, które gdzieś tam pokazuje autor i które próbują rozwiązać Sophie i Robert, jest bardzo wciągające. Ja w zasadzie nie mogę się oderwać od tej lektury i tak naprawdę przyszłam poopowiadać Wam troszeczkę o niej, bo wiem, że gdybym teraz tego nie zrobiła, to prawdopodobnie bym już po prostu przeczytała tę książkę na raz. Jest to tak wciągające i tak po prostu pełne napięcia, że człowiek ma ochotę od razu przeczytać całość, bo nie może wytrzymać, żeby dowiedzieć się, co się stanie dalej. Mnóstwo tutaj różnych takich właśnie i zagadek, i wiedzy odnośnie chrześcijaństwa, takiej chyba niekoniecznie dziś spotykanej i powszechnej. Jeśli to jest prawda, to naprawdę szapoba dla autora za tak ogromny po prostu research i taki historyczny, i religijny, i w ogóle też z historii sztuki, no z wielu różnych po prostu aspektów. Ja zdecydowanie po książkach Dana Browna widzę, że uwielbiam takie thrillery, w których główni bohaterzy próbują rozwiązać różne zagadki, by, no nie powiem, uratować świat, ale jednak by nie dopuścić do jakiejś gwałtownej katastrofy. Takie mnie najbardziej wciągają i takie zdecydowanie najbardziej chce mi się czytać i aż żałuję, że nie mam na razie dostępu do trzeciego i czwartego tomu przygód Roberta Langdona i też stwierdziłam, że nie będę sobie za dużo tych thrillerów wrzucać na ten rok, bo naprawdę jestem w szoku, jak bardzo ta seria mnie pochłonęła i jak bardzo mam ochotę zaraz po skończeniu tego tomu zabrać się za trzeci, a następnie czwarty. Cztery muzy Sophie Haydock. Tutaj jestem na 347 stronie i została mi tak naprawdę ostatnia historia Edith. Całą resztę już oczywiście przeczytałam. I tak jak w poprzednim update'cie mówiłam Wam, że ta książka jest podzielona na cztery części, tak faktycznie jest. I jakby każda właśnie ta część to jest osobna historia każdej z tych kobiet, ale myślałam, że te kobiety będą jakby bardziej wyeksponowane, że to jednak ich losy dziś będziemy poznawać na przestrzeni tego, jak
One gdzieś spotkały Egona Szylego. Natomiast tu jest na odwrót. Poprzez ich losy poznajemy całą historię Egona. I to bardzo mnie zaskoczyło, bo nie spodziewałabym się tego, patrząc chociażby po tytule, czy po opisie tej książki. I tak jak mówiłam, czyta się to bardzo przyjemnie. Jest to dosyć z czasem też wciągająca lektura, ale inaczej niż książka Dana Browna. Tu raczej mamy taką akcję spokojną, wolną, właśnie polegającą na tym opowiadaniu tych losów tych kobiet, ale nadal przez to w jakiś sposób wciągającą na tyle, że może nie tyle nie możemy się od niej oderwać, co po prostu ja czuję taką potrzebę, żeby poznać, jak ta historia się skończy, co przeżyły po prostu te kobiety, bo po prostu chcę to jakoś wiedzieć, nie dla emocji, ale bardziej tak z czystej ciekawości i tego, że ja raczej na co dzień ze sztuką nie obcuję, też bym chciała potem sprawdzić kilka faktów z tej książki, bo jest to teoretycznie powieść historyczna, więc oczywiście widzę tutaj postacie, które istnieją naprawdę, ale jestem ciekawa, czy tylko postacie są prawdziwe, czy też całe tło jest prawdziwe. Więc tego na pewno jeszcze będę szukać po skończeniu tej lektury, natomiast podoba mi się troszkę bardziej niż ostatnia książka z tej serii, czyli Kirkę. I Utkane Królestwo Tahereh Mafi. Tutaj jestem na 399 stronie, a więc już blisko końca. I muszę przyznać, że dalej te losy Alizych bardzo mocno mnie zaskakują. Pojawiło się kilka plot twistów, pojawiło się kilka nowych postaci, które do końca nie wiem po co są, jakby mają sens dla fabuły, ale jestem ciekawa, jak wątki z nimi autorka po prostu rozwiąże, czy one się rozwiążą w tym tomie, czy może w późniejszych. I był taki moment, który mnie strasznie mocno zaskoczył, ja aż otworzyłam usta ze zdumienia na tym plot twiście. Oczywiście nie mogę wam tego tu powiedzieć, ale bawię się po prostu świetnie i tak naprawdę na tę książkę oprócz kodu mam największą ochotę, żeby ją od razu skończyć i też dlatego musiałam, z powodu tych dwóch książek po prostu musiałam usiąść, nagrać to dla was, bo gdyby nie to, to pewnie bym te książki dwie skończyła na raz i zostałaby mi do opowiadania tylko już historia Egona, także bardzo dobre książki czytam w tym vlogu i cieszę się z tego, bo ogólnie ten rok jest czytelniczo dla mnie dosyć dobry. Dobra, ja przyjdę już do was później, prawdopodobnie z zakończeniem tego vloga, a na teraz to wszystko. Widzimy się później. Cześć, przychodzę do was z update'em czytelniczym, ostatnim już i jednocześnie jest to zakończenie tego vloga. Udało mi się skończyć wszystkie trzy książki, które czytałam w trakcie tego filmu. Zacznę od Czterech Mus Sophie Haydock. Historii, która mnie bardzo zaskoczyła. Opowieści o czterech kobietach, które w swoich momentach życia towarzyszyły Egonowi Szylemu jako taka inspiracja do twórczości i równocześnie też jego modelki. Na samym końcu mamy taką bardzo króciutką, ale dosłownie króciutką część Egona. I to było dla mnie bardzo mocno zaskakujące. W ogóle się tego nie spodziewałam. Natomiast była ona bardzo taka gdzieś wzruszająca i dopełniała całościowo to, co przeczytałam jakby w poprzednich częściach. I mimo iż nie poczułam jakichś większych emocji przy czytaniu tej lektury, to jednak
czuję, że bardzo mocno zbliżyłam się gdzieś do tych bohaterek. Czuję z nimi taką po prostu głęboką więź. A no wcześniej nic nie wiedziałam ani o Egonie Schielem, ani o właśnie tych modelkach, no, ani w ogóle o jego sztuce, bo jedynie Gustav Klimt obecny w tej gdzieś powieści nie był mi obcy jako malarz, natomiast no, ja też sama się jakoś specjalnie sztuką nie interesuję. Powiem, że nie mam takich talentów, żeby interpretować głęboko jakieś malarstwo i sztukę. Natomiast bardzo przyjemnie mi się czytało o tej postaci. Żałuję jego tragicznych niestety losów. Autorka sama przyznała w posłowie, że dużo musiała dopowiadać, bo po prostu nie było materiałów. Natomiast myślę, że utkała całkiem zgrabną i przyjemną do czytania powieść i tym bardziej przez to, że tego materiału źródłowego nie było jakoś specjalnie dużo, tym bardziej po prostu należy jej się podziw, że coś takiego udało jej się stworzyć. Ja na pewno będę czytać kolejne jej książki, jakie tylko wyjdą, bo to jest jej debiut, a naprawdę wygląda to bardzo zachęcająco w aspekcie i mam nadzieję kolejnych książek. Kod Leonarda da Vinci, Dana Browna. Oczywiście też udało mi się ją skończyć i powiem tak, co tu się działo na końcu? Te ostatnie niecałe 120 do 200 stron to był istny rollercoaster i szaleństwo. Wszystkie elementy zaczynały się powoli łączyć, wszystko mieliśmy już powoli wyłożone na stół i naprawdę jestem w szoku, co tutaj się wydarzyło pomiędzy i bohaterami i no, w poszukiwaniu tego świętego Graala, bo tutaj właśnie jego poszukujemy. Uff. Ja drżałam z emocji, z napięcia. Nie mogłam sobie aż wyobrazić, że coś takiego w ogóle doświadczę. Więc naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem tej książki. Będę na pewno czytać tego autora więcej. No i cóż, Robert Langdon jak zwykle bardzo błyskotliwie rozwiązuje wszystkie jakieś tam zagadki. I tak jak mówię, zaskoczyło mnie kilka plot twistów. Natomiast naprawdę nie sposób się od tej książki oderwać. I zachęcam Was, jeśli po prostu lubicie takie właśnie pozycje, gdzie bohaterowie rozwiązują zagadki, próbują dzięki nim właśnie uratować trochę świat, ale jednocześnie właśnie ocalić go przed jakąś katastrofą, czy no w ogóle przed jakąś trudną sytuacją, to ta pozycja będzie, jeśli nie czytaliście jej oczywiście, będzie dla Was też doskonałym wyborem. I ostatnia książka, Utkane Królestwo Tahereh Mafi. Pozycja, którą chyba najłatwiej mi się czytało z tych wszystkich trzech, bo wciągnęłam się w nią praktycznie od pierwszych stron. Natomiast ja ją oceniłam na 4 gwiazdki, ale nie podobało mi się tu zakończenie. To zakończenie było takie od czapy. To było dosłownie tak, jakby jakieś, ja nie wiem, z sufitu coś spadło i autorka pomyślała, o kurczę, to będzie dobre na zakończenie, że ja to tak wyjaśnię. No nie. Nie, nie, nie i jeszcze raz nie. Nie wiem, czy to było pospieszone zakończenie, czy to wynikało z tego, że autorka chciała się zmieścić w jakimś limicie stron czy coś, ale to zakończenie jest tak niewiarygodne. Jest tak niewiarygodne, tak po prostu, no mówię, od czapy, że ja absolutnie w niej nie uwierzyłam. Oczywiście, było zaskakujące, ale zaskakujące na takim swoim poziomie po prostu absurdalności. Ja Wam nie powiem, co tam się wydarzyło, bo oczywiście nie mogę. Natomiast
wszystko było pięknie do momentu tego zakończenia, tak? Wszystko aż do tego, do tych ostatnich kilku scen, no nie wiem, dwóch, trzech rozdziałów końcowych. To było okropne. Naprawdę. Ja oczywiście będę czytać kolejne tomy. Już mam w planie, żeby zakupić sobie drugi tom, czyli chyba Nieskończone nici, ale oj. Oj, oj, oj. To zakończenie po prostu nie było dobre i no, wolałabym je podobne, ale jednak troszkę bardziej racjonalne i może trochę bardziej bajkowe niż to, co się tu wydarzyło, bo wyobrażałam to sobie inaczej po sugestiach autorki. Także tak, pochwalcie się, jakie wy książki czytaliście w ostatnim tygodniu, a ja się z wami żegnam. Cześć!